Modelowanie danych, projekt wymarzone wakacje. Część piąta. Tworzenie modelu w metodyce ORM, a dokładnie przy pomocy jej uproszczonej wersji FCOIM. Następnie z modelu informacji ORM postaram się wygenerować model relacyjnej bazy danych. Warsztatem prezentacji będzie program Infagon, który jest dostępny darmowo i umożliwia tworzenie dokumentacji oraz generowanie modelu relacyjnej bazy danych w metodologii ORM. Przypominam, ćwiczenie dotyczy wyimaginowanego systemu zarządzania ośrodkiem wypoczynkowym gdzieś na Karaibach. Dokładnie ćwiczenie zostało ograniczone do jednego formularza, czyli bardzo zawężonego fragmentu przetwarzanych informacji. Formularz reprezentuje tzw. dziennik inspekcji stanu apartamentów i został dokładnie przeanalizowany na pierwszej prezentacji. Przechodzimy do metodologii ORM. Tworzenie modelu ORM w zasadzie nie wymaga analizy formularzy, nie wymaga analizy atrybutów na tych formularzach. Koncentruje się na ograniczeniach biznesowych, na języku ludzi, którzy pracują z tym systemem albo w tym środowisku, i model ORM nie reprezentuje tak naprawdę sensu stricte modelu informacji, ale model gramatyki języka, którym posługują się pracownicy w tym systemie. Początek pracy wymaga stworzenia podstawowych wyrażeń tegoż języka. Wyrażenia są określane mianem faktów. Każde wyrażenie, każdy fakt posiada swoją nazwę i treść. Ja przygotowałem 11 faktów, które stanowią oczywiście uproszczenie dydaktyczne zagadnienia, ale z drugiej strony opisują dokładnie fragment mini świata systemu zarządzania ośrodkiem wypoczynkowym, a dokładnie inspekcji stanu apartamentów. Wyrażenia faktów powinny być reprezentowane w sposób prosty i najlepiej, jeśli każdy fakt przedstawia jak najmniej informacji połączonych, tak żeby można go było bez problemu zinterpretować i przetworzyć. Mój pierwszy fakt nazywa się pracownik, a treść faktu wyrażona w języku naturalnym, polskim, brzmi: jest pracownik o kodzie 13. Rzeczywiście jest pracownik o kodzie 13 na formularzu kod pracownika, a przy analizie procesów biznesowych rzeczywiście ta informacja została przeanalizowana, a mianowicie rozdzielono identyfikator grupy zawodowej od symbolu pracownika. Następny fakt. Imię pracownika. Pracownik o kodzie 13 posiada imię Jan. Rzeczywiście na formularzu jest to imię Jan. Kolejny fakt. Nazwisko pracownika. Pracownik o kodzie 13 posiada nazwisko Ponur. I tak dalej. Opisałem wszystkie związki informacji, które znajdują się na formularzu. Wyrażenia w języku polskim powinny być to zdania twierdzące, które można będzie następnie interpretować, zamieniając je na postać obiekt, związek, obiekt. Mam tu w pierwszym fakcie obiekt pracownik, czyli jest obiekt pracownik, który posiada kod 13. Obiekt, związek, kod i wartość 13. Wyrażenie szóste.
pracownik o kodzie 13, czyli obiekt pracownik, został w dniu 11.05.2005, czyli obiekt data, a więc pracownik został w dacie przydzielony do pracy z pojazdem i identyfikator pojazdu jest obiekt, kolejny obiekt. Tak więc wyrażenia są to zdania twierdzące, które będę następnie zamieniał na postać obiekt, to jest pracownik o kodzie 13, związek został w dniu, obiekt data, związek przydzielony do pracy z pojazdem, obiekt, identyfikator pojazdu. Każdy fakt powinien być wyrażany w podobny, prosty sposób. Oczywiście oprócz faktu w modelu informacji dochodzą jeszcze inne ograniczenia bazodanowe, takie jak na przykład ograniczenia unikalne, czyli indeksy unikalne, mówiąc językiem baz danych, ograniczenia ogólne, listy domen, typów obiektów, listy wartości, a więc słowniki, które umożliwiają potem na przykład budowanie pól kombi na formularzach nowego systemu. Ale o pozostałych ograniczeniach będę mówił później, gdy stworzę fundament naszego modelu systemu, czyli fakty. Przechodzę zatem do dalszej części mojego arkusza Excelowego, w którym dokumentuję pracę. Mam tu już zapoczątkowany dział modelowanie fakty. Wybiorę sobie pierwszy fakt. Przeklejam. W ten sposób powstanie mi dokumentacja. Powracam do narzędzia Infagon. Mam tu już otwarty taki gotowy projekt, ale postaram się go wykonać od początku, czyli wybieram nowy projekt. Tego projektu nie zapisuję. Nowy projekt będzie się nazywał Inspekcje. Inspekcje. Zapiszę go, rzecz jasna, nie w jakimś domniemanym katalogu, tylko w miejscu, gdzie zapisuję projekt, bazy danych, projekty, warsztat wymarzone wakacje. O, wideo. OK. Dobra. Powstał mój projekt. Będę teraz budował gramatykę. To jest okno IG Information Grama. Jak będę budował gramatykę? Będę budował gramatykę z wyrażeń. Na górze jest kreator wyrażeń, czyli faktów, gdzie po kolei trzeba będzie, pozamykam jeszcze niepotrzebne okno, gdzie po kolei trzeba będzie przetworzyć wyrażenia naszych faktów. A żeby nie przeklejać w kółko pomiędzy Excelem a narzędziem wyrażeń faktów, stworzyłem sobie w pliku tekstowym gotową listę faktów, zaraz ją zaprezentuję, w takiej postaci troszkę sformalizowanej, gdzie w kolejnych wierszach mam najpierw w nawiasach kwadratowych nazwę faktu, to jest mój pracownik, w następnym wierszu mam treść faktu. I tak po kolei. Nazwa faktu, treść faktu, nazwa faktu, treść faktu. Wykorzystam teraz ten plik tekstowy, ażeby móc w miarę sprawnie i w sposób zautomatyzowany przetwarzać moje fakty. Zamknę kreatora i do projektu, tu jest mój projekt, nowa gramatyka, stworzę nowy plik wyrażeń, expression file. O, jak widać, kreator przygotował nagłówek i sugeruje właśnie postać wyrażeń w takim właśnie układzie. W nawiasach kwadratowych nazwa faktu, a potem lista faktów. One są tu zawarte w cudzysłowach. Tak rzeczywiście jest powiedziane w standardzie, że fakty powinny być w cudzysłowach. Ja złamię tę regułę, usunę tę listę
Przykładowo otworzę moje przygotowaną listę faktów. Ctrl C i Ctrl V. O, przekleiłem moje fakty do Infagona. Jest jeden problem, a mianowicie oczywiście w Windowsie po polsku rozjechały się polskie czcionki. Czyli muszę teraz poprawić imię. O, jest sporo tych błędów jednak. Zgłosił się do pracy przydział pracownik o kodzie został. No, to jest problem oczywiście kodowania stron kodowych. Nie będę tego problemu teraz zwalczał, tylko się dostosuję do jego oczekiwań, usuwając polskie literki. Się. Na szczęście nie ma tych polskich znaków za dużo. Zgłosił się. Jest to problem. Godzina inspekcji, który zgłosił się do pracy w dniu została wykonana. Uwagi, inspekcja zgłosił się zakończyła się wpisem uwag potrzeba wymiany naczyń. OK. Dobra. Dobrze, poprawiłem. Zamykam mój edytor i Infagon jest gotowy do budowania mojej gramatyki. Wybieram zatem pierwsze wyrażenie. Jest to wyrażenie, które nazywa się pracownik i posiada treść jest pracownik o kodzie 13. W momencie, gdy zaznaczyłem wyrażenie, system od razu uaktywnił przycisk Qualify, który umożliwia mi zakwalifikowanie tego wyrażenia. Klikam Qualify, otworzył się kreator i moim zadaniem jest teraz zamiana każdego wyrażenia w języku naturalnym na postać, obiekt, związek, ewentualnie drugi obiekt. Jest pracownik o kodzie, a ten kod pracownika to 13, to jest właśnie obiekt, który nazwę kod pracownika. Najpierw muszę zakwalifikować cały fakt, który będzie się nazywał pracownik. Kwalifikuję. Teraz dopiero będę mógł podzielić go na fragmenty. Jedyny fragment znajduje się na końcu, to jest kod pracownika. Zaznaczam 13 i w typie obiektowym piszę kod pracownika. Oczywiście należałoby się przed rozpoczęciem projektowania zastanowić, w jaki sposób będziemy tworzyć systematykę, czy będą to wyrażenia z wielkiej litery, z małej, wyrażenia typu wielbłądziego, czy będę stosował spacje, czy podkreśniki. To jest sprawa oczywiście systemowa, która powinna być ustalona przed rozpoczęciem pracy. Ja piszę w sposób naturalny kod pracownika, kwalifikuję. System wydzielił mi wyrażenie, a więc jest informacja, czyli jakiś związek, a następnie obiekt. A więc jest pracownik o kodzie kod pracownika. Więcej nie będę tutaj już niczego dzielił na fragmenty. Kwalifikuję ready. 13 jest kodem pracownika, którego nie interpretuję głębiej. Potwierdzam, OK. Stworzył mi się fragment gramatyki. Jest tutaj fakt, pracownik i obiekt, kod pracownika. Za chwileczkę postaram się je wyświetlić. Do mojej gramatyki wybieram sobie nową Information Grammar Diagram, czyli obrazek. O. Obiekty, których nie ma na obrazku, są zaznaczone kolorem czarnym.
Obiekty, które są na obrazku, będą czcionką szarą. Zaznaczam moje dwa pierwsze obiekty i przenoszę je na diagram. Powstał mi początek mojego modelu systemu. Jest fakt. Powiększymy troszeczkę. O. Powstała definicja faktu. Jest pracownik o kodzie pierwszym, a pierwszy kod to jest 13 i powstał atrybut kod pracownika, a więc początek gramatyki już się buduje. Pierwsze wyrażenie zostało zinterpretowane. W celu dydaktycznym ja sobie otworzę sobie to wyrażenie, przejdę do szczegółowości etykiet. O. Zaznaczę je i nożyczkami, jeszcze mam z poprzedniej prezentacji obraz, o, zniknął mi coś, moment, jest tutaj, dobra, to nie znikaj mi więcej, wytnę sobie, nowy, jest, wytnę, przekleję do Excela, o, jest moje wyrażenie sparsowane przez Infagona oraz wytnę sobie również fragment diagramu. Jakiś się problem tutaj robi. Jeszcze raz. O, fragment diagramu. Przekleję do Excela. O, i w ten sposób w Excelu powstaje mi dokumentacja mojej pracy. Więcej obiektów już nie będę przyklejał do Excela, gdyż szkoda czasu na prezentację, ale osobom, które będą próbowały nauczyć się tej metodologii, no, sugeruję właśnie korzystanie z Excela. Dzięki temu zawsze będzie można wrócić i zobaczyć, jak ja to zrobiłem. Początek wykonany. Wracam do mojego pliku tekstowego. Jak widać, przy pierwszym fakcie pojawił się symboliczny ptaszek, który oznacza, że ten fakt został sparsowany. Idziemy dalej. Następnie jest imię pracownika, a więc fakt, pracownik o kodzie 13 posiada imię Jan. Qualify. Najpierw muszę zakwalifikować to wyrażenie, czyli ten fakt, który się nazywa imię pracownika, kwalifikuję. Teraz będę parsował, czyli dzielił na fragmenty o konkretnym znaczeniu. Pracownik o kodzie 13 został przeze mnie przez chwileczką sparsowany właśnie. Jest pracownik o kodzie 13. I to jest obiekt, który zdefiniowałem. Ten obiekt nazywa się pracownik. Jest pracownik. Pracownik o kodzie 13. Pracownik posiada imię Jan, a zatem imię Jan to będzie nowy obiekt, który nazwę imię. Kwalifikuję imię, ok, więcej już obiektów nie wyróżniam w moim fakcie, potwierdzam i teraz parsuję ten fakt pracownik, pracownik o kodzie i 13 jest zdefiniowanym wcześniej kodem pracownika. Kwalifikuję. Bardzo dobrze. Potwierdzam. A teraz imię Jan. Imię Jan to jest treść imienia. Treść imienia. Kwalifikuję treść imienia. Więcej już nie parsuję wyrażenia. Jan również jest dla mnie obiektem atomowym. Potwierdzam. OK. Kolejny fakt został sparsowany przez Infagona, zamieniony na gramatykę. Obiekty, których na modelu nie widać, są czarne,
te, które przeniosłem, są szare. A więc przenoszę na model fakt, imię pracownika, przenoszę obiekt imię i etykietę tego obiektu treść imienia. Układ jest dowolny oczywiście, powinien być zrozumiały dla wszystkich, którzy zajmują się tym modelem. Ja ustawię po dwóch stronach faktu. O. I teraz widzę, że pracownik posiada, mogę ten model czytać, tak? Jest pracownik o kodzie I13, o kodzie 13, który posiada, tak? Pracownik posiada imię. To jest fakt. Faktem jest, że pracownik posiada imię. W tym prostokącie numerki określają tak zwane role. Mamy rolę drugą faktu i rolę trzecią faktu. Pracownik odgrywa rolę numer 2 w tym fakcie, a imię pracownika odgrywa rolę numer 3. Pracownik jest faktem, bo zdefiniowałem, że jest pracownik o kodzie. Stworzyłem fakt imię pracownika, które połączyło pracownika z obiektem imię, a zatem powstał nowy obiekt, obiekt drugi imię. A w związku z tym, że mój fakt pracownika odgrywa rolę w innym fakcie, jest od tej chwili również obiektem. Obiekt pracownik o kodzie. Tak? Pracownik o kodzie posiada, co posiada, imię. W ten sposób tworzy się gramatyka języka, którym posługują się ludzie pracujący w tym systemie i wyrażają całą swoją pracę, a więc również wszystkie informacje, które przetwarzają. W metodyce ORM, jest to metodyka ról obiektów, mamy do czynienia z faktami. Fakt reprezentuje pewien związek dwóch obiektów, albo trzech, albo większej liczby obiektów. Fakt imię pracownika jest związkiem dwóch obiektów, które pełnią w nim rolę. Rola numer 2, rola numer 3. Akurat no, system musi jakoś numerować. Fakt czytam. 2 to jest pracownik o kodzie, obiekt drugi. Pracownik o kodzie posiada imię. Tak jest. Jakie imię? Jan. Pracownik o kodzie 13 posiada imię Jan. A więc mój model jednocześnie reprezentuje obiekty, fakty, które łączą obiekty, i etykiety. To są atrybuty tych obiektów, atrybuty identyfikujące te obiekty. Kod pracownika identyfikuje imię, no, jest identyfikowany przez treść swojego imienia. Dobrze, nagadałem się, wracamy do modelowania szybciutko. Następny fakt, nazwisko pracownika, czyli pracownik posiada nazwisko ponury. Jest to dokładnie taki sam fakt, jaki przetworzyłem przed chwilą, więc szybciutko qualify. Mam wyrażenie, które nazywa się, jest to fakt, obiekt typu nazwisko pracownika, kwalifikuję i teraz muszę szybko podzielić na fragmenty zidentyfikowane. Pracownik o kodzie zdefiniowałem już wcześniej, to jest pracownik, kwalifikuję, a więc pracownik posiada, co posiada, nazwisko. Nazwisko ponury, to będzie nazwisko. Nazwisko kwalifikuję. O, pracownik posiada nazwisko. OK. Pracownik o kodzie 13 już został przed chwileczką sparsowany przez system i system sugeruje, czy to jest obiekt pierwszy. Pracownik o kodzie, kod pracownika. Dokładnie tak. Match. Nazwisko ponury jest nową składnią dla niego. Nie wie, co to znaczy. Muszę powiedzieć, że ponury to jest treść nazwiska. Treść nazwiska. Dobra. Qualify. Pracownik posiada nazwisko, nazwisko, treść nazwiska, a tym treścią jest ponury, czyli wartością. Zatwierdzam, niczego więcej nie zmieniam. OK. Dobra. Trzeci zielony ptaszek się pokazał, a ja mam kolejne obiekty, które natychmiast umieszczę na modelu. Jest obiekt nazwisko, jest fakt nazwisko pracownika i jest etykieta, czyli atrybut treść nazwiska. Pięknie.
Dodatkowo oczywiście zawsze mój nowy fakt, nazwisko pracownika, mogę wyświetlić jego składnię, która powstała w wyniku parsowania. Wyświetlam na trzech poziomach, trzech możliwych poziomach szczegółowości, tak? Poziom obiektów, czyli obiekt, bla bla, obiekt. Obiekt label. Label to jest kod pracownika. W przypadku nazwiska label to jest treść nazwiska i label type i label level, który pokaże mi również wartość tej etykiety. A więc obiekt pracownik jest to obiekt numer 1, obiekt nazwisko obiekt numer 3. Obiekt pracownik posiada etykietę typu kod pracownika i wartość 13. Dobrze byłoby teraz przykleić do Excela fragment modelu i fragment gramatyki, ażeby powstała historia i dokumentacja pracy. Przepraszam. Idziemy dalej. Trzecie wyrażenie. Pracownik o kodzie zgłosił się do pracy, czyli karta pracy. Kwalifikuję kartę pracy. Zgłosił się do pracy. Karta pracy kwalifikuję i dzielę na struktury, które już znam albo które muszę zdefiniować. Pracownik o kodzie 13, robi się to nudne, jest to obiekt pracownik. Czyli pracownik zgłosił się do pracy w dniu. W jakim dniu? No, to jest konkretna data. Data. Kwalifikuję. Obiekt, bla, 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 obiekt. Dobrze? Ready? Pracownik o kodzie 13 został już sparsowany przez system. System proponuje, ja potwierdzam. Data nie była sparsowana, ale daty nie będę rozdzielał na fragmenty. W tym momencie nie jest mi to do niczego potrzebne. Ready. OK. Wyrażenie gotowe. Dodam kartę pracy. O, jest karta pracy. No, umieszczę ją na dole. Jest karta pracy i data. Ja nie lubię, gdy mi się linie na diagramie krzyżują. Z altem łapię rolę ósmą, przeciągam ją w bok i już mam model, który mnie osobiście się podoba. Umieszczę go o. Tak? Ja zwyczajowo etykiety to są identyfikatory, prawda? Identyfikatory obiektów. Kod pracownika identyfikuje pracownika, treść imienia no identyfikuje dane imię, a data jest jednym z identyfikatorów karty pracy. Umieszczam je nad faktami. Tak? Pracownik jest faktem, imię pracownika jest faktem, karta pracy jest faktem i nazwisko pracownika jest faktem. Imię jest obiektem, bo służy do budowania faktów, pełni w nich rolę. Nazwisko jest obiektem, bo pełni rolę tylko w faktach. Natomiast pracownik, oprócz tego, że jest faktem, bo istnieje, jest również obiektem. Jest obiektem w fakcie imię pracownika, jest obiektem w fakcie nazwisko pracownika i jest obiektem w fakcie karta pracy. Dobrze jest co pewien czas zapisać nasz projekt, nadać mu nazwę zgodnie z starą zasadą, że prawdopodobieństwo zawieszenia komputera rośnie proporcjonalnie do czasu od ostatniego zapisania dokumentacji. Idziemy dalej. Następny fakt. Przydział do pracy na stanowisku. Kwalifikuję. Pracownik o kodzie. Poszerzę troszkę. O. Przydzielony do pracy na stanowisko. I. Bardzo dobrze. Jest to fakt. Przydział do pracy na stanowisku. Kwalifikuję ten fakt i dzielę go na obiekty. Pracownik o kodzie 13 jest obiektem pracownik. Zdefiniowanym, kwalifikuję. Został w dniu, no właśnie, tu już jest źle, bo pracownik, który został w dniu przydzielony do pracy, to jest zdefiniowana już karta pracy. No to muszę się cofnąć, tak, i powiedzieć, że pracownik, który, że pracownik o kodzie 13, który zgłosił się do pracy, o, w dniu, to jest karta pracy. A zatem definiuję ten fragment wyrażenia jako obiekt karta pracy. Karta pracy
No, przydzielony do pracy na stanowisku i, czyli przydzielony do czego? Do pracy na czym? Na stanowisku. A więc stanowisko i zdefiniuję jako obiekt stanowisko. Stanowisko kwalifikuję. Karta pracy przydzielona do pracy na stanowisku. Troszkę może nie jest to do końca gramatycznie, język polski jest językiem trudnym do wyrażania formalnego, ale jest cały czas zrozumiałe. Ready? Pracownik o kodzie 13. No, system jeszcze nie parsował takiego wyrażenia, więc się trochę zgubił. Muszę powiedzieć, że pracownik o kodzie 13 to jest ulubiony obiekt pracownik, kolejny raz przetwarzany, tak? Pracownik został w dniu, jakim dniu? No, to jest data. Data. Kwalifikuję. Pracownik został w dniu data. Ready? O, i teraz system już zrozumiał, że pracownik o kodzie 13 to jest obiekt pracownik. Potwierdzam. Stanowisko. No, stanowisko trzeba oczywiście zdefiniować, albowiem i bez apostrofów to jest symbol stanowiska. Symbol stanowiska. Kwalifikuję, a więc jest stanowisko o symbolu stanowiska. Jakim symbolu? I. Ready, ready, OK. Powstało mi nowe wyrażenie, które się nazywa przydział do pracy na stanowisku. Jest to nowy fakt. O. Fakt był w sumie całkiem prosty, a po sparsowaniu go do postaci gramatyki, no, już całkiem ładnie wygląda, profesjonalnie. Dlatego wyrażenia powinny być możliwie proste. I teraz umieszczam. Przydział do pracy na stanowisku, tak, czyli na podstawie karty pracy jest przydzielone stanowisko. Jakie stanowisko i jaki symbol stanowiska. Dobrze. Powiększę troszkę ten model, bo już mi się nie mieści na ekranie. Znowu zamienię rolę 10 z 11, z altem myszą przesuwam. O, karta pracy i stanowisko. Mój ulubiony układ, chociaż oczywiście nie obowiązkowy wcale, w postaci poziomej. Obiekt, fakt, obiekt. Nad obiektem umieszczam jego identyfikator. Model się rozwija. Idziemy dalej. Kwalifikujemy następne wyrażenie. Przydział do pojazdu w karcie pracy. No i bardzo dobrze. Kwalifikujemy. Jest to wyrażenie. Przydział pojazdu w karcie pracy. Dobrze jest sprawdzić, czy nic tutaj nie ma błędu jakiegoś. O identyfikatorze nie ma błędu, czyli kwalifikuję fakt, którym jest przydział pojazdu w karcie pracy. Tak jest. I teraz muszę podzielić ten fakt. Już wiem, że pracownik, który został w dniu przydzielony do pracy, nie, tylko w dniu. O, to jest karta pracy. Na podstawie karty pracy otrzymał pojazd. Prawda? A z pojazdem o identyfikatorze. A więc pracownik o kodzie 13 został w dniu. Zobaczmy, czy wyrażenie tak wygląda. Przydział karta pracy. O, pracownik zgłosił się do pracy w dniu. Dobra. O kodzie, czyli pracownik o kodzie 13 został w dniu. To jest moja karta pracy. Prawda? To jest moja karta pracy, a więc szukam wyrażenia karta pracy. Jest taki obiekt. Karta pracy, pracownik został w dniu. I teraz przydzielony do pracy z pojazdem o identyfikatorze. Czyli przydzielony do pracy z pojazd o identyfikatorze. To jest pojazd, prawda? Z pojazdem. A więc mam nowy obiekt, pojazd. Pojazd. Karta pracy przydzielona do pracy z pojazdem. Bardzo dobrze.
Karta pracy została wcześniej sparsowana i on się pyta, czy to jest obiekt czwarty. Pracownik o kodzie, kod pracownika został w dniu, dzień. Tak jest, to jest karta pracy. I oczywiście jak wygląda obiekt, pojazd, system jeszcze nie wie. Pojazdem o identyfikatorze, czyli pojazd składa się z jakiegoś opisu oraz identyfikatora pojazdu. Identyfikator pojazdu. Identyfikator pojazdu. Dobrze. Ready. Identyfikatora pojazdu już nie parsuję. OK. Powstało mi nowe wyrażenie, które fakt, które się nazywa przydział pojazdu na karcie pracy. O, mogę przywrócić. Tak wygląda efekt mojego parsowania. I umieszczę nowy fragment modelu na diagramie. Diagram robi się już coraz to bardziej rozbudowany. Przydział pojazdu w karcie pracy. Umieszczę go koło karty pracy. Tak. Dotyczy karty pracy i obiektu pojazd. Obiekt pojazd jest identyfikowany identyfikatorem pojazdu. Dobrze. Rozmieszczam obiekty w sposób przeze mnie ulubiony. Przenoszę z altem rolę w fakcie. O, jest ładnie. Jak widać, karta pracy odgrywa coraz więcej ról w różnych innych faktach. Tak? Karta pracy jest obiektem przydziału do pracy na stanowisku. Karta pracy jest obiektem przydziału pojazdu do pracy. Powstaje mi sieciowy model struktury języka i jednocześnie informacji w tym systemie. Następne wyrażenia szybciutko, żeby je dokończyć. Apartament. Jest apartament. Oczywiście jest, musi być, jest niezbędny do pracy ośrodka wypoczynkowego. Apartament. Kwalifikuję to wyrażenie. Symbol jeszcze, system jeszcze nie zna tego wyrażenia, a zatem muszę powiedzieć, że jest apartament o symbolu. Jakim symbolu? AP7. Mogę zdefiniować w ten sposób symbol apartamentu. Mógłbym oczywiście zdefiniować jest apartament, a w nim symbol. Jest to sprawa oczywiście do ustalenia, indywidualna projektanta. Ja pójdę w tej chwili na łatwiznę i powiem, że jest apartament o symbolu, a AP7 to jest obiekt, symbol apartamentu. Symbol apartamentu. OK. Ready. Symbolu już nie będę parsował. Potwierdzam. Zamykam. Powstał mi skromny fakt. Pokaż się w fakcie. O, skromny fakt. Teraz umieszczę ten fakt na modelu. Apartament i symbol apartamentu. Na razie fakt jest jeszcze niepołączony z innymi obiektami mojego modelu. On będzie połączony poprzez inspekcję, prawda? Poprzez inspekcję jakiegoś apartamentu. Ale na razie jeszcze jest odizolowanym faktem. Symbol apartamentu. Dobrze. Idziemy dalej. Lokalizacja apartamentu. No, tutaj popełniłem błąd, bo widzę, że nie wkleił mi się, nie wkleiło mi się zdanie. Albo się nie wkleiło, albo się popsuło. W takim razie zamknę ten wyrażenia. Zapiszę je. Nazwę je inspekcję. I teraz otworzę edytor. O. I będę mógł uzupełnić ewidentny brak. Tak? Inspekcja stanu apartamentu. Poszukam teraz na mojej liście faktów. Inspekcja, no właśnie, z jakiegoś powodu
ten fakt mi się zginął. Ctrl C. A nie, jest. To nie inspekcja, tylko lokalizacja apartamentu mi zginęła. Dobrze. Szukamy lokalizacji apartamentu. O, lokalizacja apartamentu. Aha, tu. Nie było po prostu znaku Enter. Dlatego mi się zjadło. Ctrl C. O. Apartament o symbolu AP7 znajduje się w budynku o adresie ulica Kacza 83. I to jest lokalizacja apartamentu. Bardzo dobrze. Mogę umieścić wyrażenie w cudzysłowach, tak jak to standard przewidział. Close. Tak, zapisujemy i rozpoczynamy ponownie parsowanie. Dobra. Lokalizacja. Apartament o symbolu AP7 znajduje się w budynku o adresie. Qualify. Jest to wyrażenie. Lokalizacja apartamentu. Jest to fakt. OK. A apartament o symbolu AP7 został przed chwileczką przeze mnie zdefiniowany. To jest właśnie apartament. Obiekt apartament. Zaznaczam go w takim razie i definiuję, że to jest obiekt apartament. Tak? Apartament znajduje się, gdzie się znajduje? W budynku. A zatem w, czyli budynku, adresie, to jest budynek. Budynek. Budynek, ok. Qualify. Apartament znajduje się w budynek. Troszkę to jest może trudny język, ale chyba zrozumiały. Ready? Ready, tak. Apartament o symbolu. No, troszkę system się tutaj akurat tego wyrażenia nie znał, ale ja wiem, że AP7 to jest symbol apartamentu. Symbol apartamentu. Kwalifikuję. A więc apartament, wyrażenie apartament jest w postaci apartament o symbolu, symbol apartamentu. Dobrze. A budynek jest też całkiem nowym wyrażeniem. Znajduje się w budynku o adresie. I teraz mamy tak. Ulica Kacza to jest obiekt, który się nazywa nazwa ulicy. Ulicy. A 83 jest obiektem, który się nazywa numer posesji. Numer posesji. Kwalifikuję. Numer posesji. Bardzo ładnie. OK. Ulicy Kacza już nie parsuję. Numeru posesji nie parsuję. Zakończyłem wyrażenie. Wyrażenie lokalizacja apartamentu. No, wyglądało skromnie, ale po sparsowaniu jest to całkiem rozbudowana struktura. Dobrze. Umieszczam. Mam apartament. O. I teraz do tego apartamentu dodaję fakt, że apartament jest zlokalizowany. Gdzie jest zlokalizowany? No w budynku. Budynek. Budynek posiada nazwę ulicy i numer posesji. Budynek jest identyfikowany przez nazwę ulicy i numer posesji. Nazwa ulicy z numerem posesji jednoznacznie identyfikuje mi budynek. O, nie mogę tego umieścić idealnie pionowo. Muszę się pogodzić. Dobrze. Wracam do edytora wyrażeń. Jest już zielony ptaszek. I najważniejsze i najtrudniejsze wyrażenie. Inspekcja stanu apartamentu. Już zdefiniowałem wszystko, także mogę zdefiniować, co to jest inspekcja stanu apartamentu. Inspekcja stanu apartamentu o symbolu AP7 to jest apartament. Ale zanim rozpocznę parsowanie wyrażenia, muszę zakwalifikować to wyrażenie jako fakt. Kwalifikuję i teraz parsuję. Inspekcja stanu apartamentu o symbolu AP7 to jest obiekt apartament. Apartament. Czyli inspekcja stanu apartament została wykonana przez
kogo? Pracownik o kodzie, który zgłosił się do pracy w dniu. To jest karta pracy. Karta pracy. Inspekcja stanu apartamentu została wykonana przez jakąś kartę pracy. Ready? Apartamentu o symbolu AP7. No jest to troszkę inna składnia języka polskiego, a więc muszę powiedzieć, że AP7 to jest obiekt zdefiniowany wcześniej, który nazwałem symbolem apartamentu. Kwalifikuję. Apartamentu o symbolu, symbol apartamentu AP7. Okay? I teraz pracownik o kodzie. On tej składni języka polskiego jeszcze nie zna. Muszę zatem powiedzieć, że pracownik o kodzie 13 to jest pracownik. Pracownik, kwalifikuję. Pracownik o kodzie 13, który zgłosił się do pracy w dniu. A to jest data pracy. Szukamy data. OK. Kwalifikuję. Ready. Pracownik o kodzie 13. 13 jest kodem pracownika. Kwalifikuję. Ready. OK. Wyrażenie jest sparsowane. Najtrudniejsze, no i najważniejsze, tak? Bo chodzi właśnie o te inspekcje. Jest pięknie sparsowane wyrażenie. Postaram się teraz to wyrażenie na diagramie zaprezentować. Inspekcja stanu apartamentu. Tak? O, inspekcja stanu apartamentu. Muszę troszkę zmniejszyć diagram. Tak. O. I poprzesuwać obiekty, bo no, to mi teraz uciekło już dobrze. Lokalizacja apartamentu może przejść w bok. Diagram powinien być czytelny. Jeśli jest czytelny, to ma szansę być prawidłowy. Jeśli jest nieczytelny, no to nie wiemy, czy jest prawidłowy, a więc nie ma tej szansy. O, dobrze, jest pionowo. Inspekcja apartament, a apartament posiada lokalizację. Zamieniam z altem lewą na prawą. Tu mi doszło kolanko automatycznie wygenerowane. Wyrównuję linię i wyrównuję tę lokalizację. Nazwa ulicy, numer posesji. O, pięknie. Karta pracy jest obiektem, gra rolę w inspekcji pracy apartamentu, a inspekcja pracy apartamentu jest faktem, który łączy dwa obiekty. Kartę pracy i apartament. Dobrze jest nacisnąć save, żeby zapamiętać ten model. Dobra. Przechodzę do... Jeszcze dwa fakty mi zostały do zdefiniowania, sparsowania. O godzina inspekcji i uwagi po inspekcji. Godzina inspekcji, kwalifikuję. O, jest to długie wyrażenie. O, inspekcja stanu apartamentu przez pracownika, który zgłosił się do pracy, została wykonana o godzinie. Dobra. Jest to fakt. Godzina inspekcji. No, bardzo skomplikowany fakt, ale godzina inspekcji. Kwalifikuję. No i teraz muszę zaznaczyć. Inspekcja apartamentu przez pracownika o kodzie, który zgłosił się do pracy. Tu. Tak? To wyrażenie... Dlaczego mi zniknął początek? O. To wyrażenie definiuje kartę pracy. Wcześniej już sformułowano. Karta pracy. Kwalifikuj. Karta pracy. Jaka karta pracy? Inspekcja. Przecież to nie jest karta pracy. To jest inspekcja. 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 Stanu apartamentu. Teraz dobrze. Inspekcja stanu apartamentu została wykonana o godzinie. Jakiej godzinie? No właśnie 11.30. Czyli 11.30 jest zapisem czasu. Czas. Inspekcja stanu apartamentu została wykonana o godzinie. Czas. Koniec. No i teraz trzeba ponownie zidentyfikować tę inspekcję, tak? Inspekcja stanu. Czego stanu? Apartamentu o symbolu AP7. Tak?
to jest apartament. Niestety język polski jest fleksyjny i tę gramatykę komplikuje troszeczkę. Apartament. Infekcja stanu czego? Apartamentu. Przez pracownik o kodzie, który zgłosił się do pracy. I to jest karta pracy. Karta pracy. Kwalifikuj. Tak? Inspekcja stanu apartamentu, czyli inspekcja stanu czego? Obiekt apartament przez obiekt kartę pracy została wykonana o godzinie, jest tutaj wartość czasu. Dobrze. Jest sparsowane, ready. Apartament o symbolu AP7, już taki obiekt został zdefiniowany, potwierdzam. Pracownika o kodzie, taki obiekt też został wcześniej zdefiniowany, potwierdzam. I 13 to jest wartość czasu, prawda? W takim razie zaznaczę i powiem, że to jest wartość czasu. Wartość czasu. Kwalifikuję, ready, OK. Wyrażenie sparsowane, bardzo skomplikowane. Wydawałoby się, że co to jest godzina inspekcji, no ale to jest dodanie obiektu do złożonego obiektu. Złożonym obiektem jest inspekcja. Czyli do inspekcji dodaliśmy jeszcze jeden obiekt, czas tej inspekcji. Dobra? Dobrze jest to wkleić do Excela, ażeby pozostała historia. A ja teraz przywołuję mój model. Mam inspekcję i teraz doszedł nowy obiekt, godzina inspekcji. Tak, to jest fakt. Fakt, no, równo. A godzina inspekcji wiąże inspekcję z czasem. Obiekt inspekcja wiąże się z obiektem czas, które pełnią rolę w fakcie godzina inspekcji, a ten czas ma jeszcze wartość konkretną, czyli etykietę na przykład 11:30. Dobrze, mój model się rozwija i pozostał ostatni fakt do zidentyfikowania. Uwagi po inspekcji. Bardzo podobny fakt do godziny inspekcji, prawda? Kwalifikuję. Uwagi po inspekcji. Muszę najpierw przeczytać zawsze wyrażenie, czy nie ma tu jakiejś literówki. Inspekcja stanu apartamentu przez pracownika, który zgłosił się do pracy, zakończyła się wpisem uwagi. Potrzeba wymiany naczyń. Dobrze. A dlaczego nie zniknęło mi wyrażenie? Jeszcze raz. O, uwagi po inspekcji. Widocznie niechcący kliknąłem. Zdanie jest prawidłowe, kwalifikuję i teraz muszę powiedzieć, co to jest, tak? Inspekcja stanu technicznego apartamentu przez pracownika. O, ten fragment tekstu dotyczy inspekcji. A zatem wybieram obiekt inspekcja. Inspekcja stanu apartamentu. Inspekcja stanu apartamentu zakończyła się wpisem uwagi. Jakiej uwagi? No, może zaznaczymy na przykład tak, wpisem. O, i to jest uwaga. 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 O, tak. Inspekcja stanu apartamentu zakończyła się wpisem uwaga. Dobrze. Tekst inspekcja stanu o godzinie w dniu został wcześniej już sparsowany przy definiowaniu czasu inspekcji i system już potrafi go rozpoznać. Natomiast uwagi jeszcze nie zna i muszę powiedzieć, że to, co jest w apostrofach, bez apostrofów, to jest treść uwagi. Treść uwagi. OK? Tak, uwaga, z treścią uwagi. A potrzeba wymiany naczyń to jest wartość treści uwagi, ready, które już nie parsują. OK. Dobrze. I to są uwagi po inspekcji. Piękne wyrażenie.
całkiem rozbudowane. Dlatego właśnie fakty powinny być wyrażane w jak najprostszy sposób, bo potem będziemy mieli wyrażenia, które się na ekranie nie zmieszczą. Buduję. Mam tutaj inspekcje i godziny, a więc zapewne podobnie będzie z uwagami. Uwagi po inspekcji. Przenoszę je. Tak. Musi być miejsce na oddech. Dobrze. I te uwagi dotyczą obiektu, który się nazywa uwaga. Uwaga. A obiekt uwaga posiada identyfikator treść uwagi. Jest identyfikowana uwaga przez swoją treść. Uwagi po inspekcji. Dobrze. Zakończyłem parsowanie podstawowych faktów mojego systemu informacyjnego. Mogę zamknąć i zapisać mój edytor faktów. Teraz dobrze byłoby gotowy model wkleić do arkusza Excelowego, ażeby powstała historia i dokumentacja. Ja ten model troszeczkę poprzestawiam, tak żeby był dla mnie, przynajmniej dla mnie, czytelny. Oczywiście układ modelu jest indywidualną sprawą analityka bądź grupy, która pracuje. Ja bym umieścił tak, kartę pracy w centrum, karta pracy, nad kartą pracy umieściłbym pracownika, prawda? O, dobra. Karta pracy posiada datę i jest związana z pracownikiem, któremu ta karta została wystawiona. Pracownik posiada imię. O. Pracownik posiada nazwisko. Układ modelu jest oczywiście indywidualną sprawą każdego analityka. Dobrze. Teraz inspekcja stanu apartamentu powinna być, tu jest jeszcze stanowisko. Stanowisko umieszczę po drugiej stronie. O, dobrze. A tu przeniosę inspekcję. A więc karta pracy z inspekcją będzie u mnie w centrum tego modelu. Apartament wraz z symbolem będzie nad inspekcją. O. Lokalizacja tego apartamentu pójdzie do góry. Przypominam, układ modelu jest indywidualną sprawą. Z altem zamieniam rolę. Troszkę do góry, troszkę na dół. O, pięknie. Teraz przesuwam model na dół. Inspekcja. Inspekcja będzie posiadała godziny i uwagi. Uwagi przesunę tu. Godziny przesunę troszkę niżej. Godziny, czas. Wartość czasu. Nawet troszkę to niżej umieszczę. O. I uwagi po inspekcji. Podobnie. Etykieta. Czyli identyfikator nie musi znajdować się nad obiektem. Jest to moja osobista wizja. No i teraz trzeba jeszcze tę kartę pracy umieścić, tak żeby jak najmniej miejsca to wszystko zajęło. Przydział pojazdu i przydział na stanowisko. Tak? Dobra. O, jest stanowisko, które będzie tutaj wszystko w pionie ułożone symetrycznie. Dobrze. Zamieniam rolę. O. Kolanko mi się wprowadziło. Straight line. Dobrze. Dodam trochę oddechu, bo widzę, że ten model ma problem z oddychaniem. Powietrza krzyczy. O. To samo alt powietrza.
Jeszcze chwila porządkowania. Dobra. I model według mnie jest gotowy. To jest oczywiście moja indywidualna sprawa. Jeszcze chciałbym dodać do tego modelu troszkę kolorytu. A mianowicie ja lubię widzieć etykiety, bo etykiety to będą atrybuty w bazie danych. Chciałbym, żeby one się lepiej wyrażały mi na modelu i chciałbym wyróżnić nazwy obiektów na tym modelu oraz wyróżnić pewne cechy dodatkowe, informacje, co jest obiektem, co jest faktem, dodatkowe ograniczenia tego modelu. Na pustym polu prawy guzik myszy, properties, przechodzę do fonts i będę teraz kolorował. Fact type to będzie granatowy. O, będą to granatowe napisy, czyli napisy nad faktami i obiektami będą granatowe. Label, names będą jakieś, o właśnie, nie wiem jaki to jest kolor, różowy, ale od razu je widać. Natomiast fixy będą czerwone, globalne, inne ograniczenia będą czerwone. Substitution rules, constraint numbers również będą czerwone. O, w ten sposób będą mi się wyróżniały. Dobrze, mój model nabrał kolorytu. Oczywiście ten koloryt jest moją indywidualną zupełnie sprawą. Troszkę mi się ten kolorek tu na ekranie nie bardzo podoba. Wrócę do property fonts i z tego różowego kolorku przejdę na zielony. Zielony będzie chyba, zielony ciemny będzie chyba, o, przyjemniejszy. Dobrze. A więc granatowy kolor symbolizuje mi obiekty i fakty. Zielony etykiety, a więc atrybuty przyszłej bazy danych, a czerwony kolor symbolizuje wszelkie dodatkowe informacje na tym formularzu. Dobrze byłoby przy pomocy nożyczek, o, wyciąć, no ja mam tu jakiś problem dzisiaj z ekranem, ale byłoby dobrze wyciąć ten model, o, i wkleić do Excela na końcu dokumentacji projektowej jako finał kwalifikowania faktów. W wyniku przetworzenia zbioru faktów powstał podstawowy model systemu informacyjnego. Model składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem są etykiety. Etykiety, atrybuty, nazwy atrybutów informacyjnych, takich jak numer posesji, nazwa ulicy, symbol apartamentu, data, wartość czasu czy treść uwagi. Następnym elementem modelu są obiekty. Obiekty, które są zbudowane właśnie z identyfikatorów. Takim obiektem jest budynek. Budynek, który jest identyfikowany przez nazwę ulicy i numer posesji. Takim obiektem jest imię, które jest identyfikowane swoją treścią, nazwisko, stanowisko identyfikowane symbolem i pojazd identyfikowany przez właśnie identyfikator pojazdu. Trzecim elementem modelu są fakty. Fakty reprezentowane przez tabelki, w których znajdują się numery ról pełnionych przez obiekty. Fakty wiążą kilka obiektów. Na przykład fakt lokalizacji apartamentu wiąże obiekt apartament z obiektem budynek. Fakt imię pracownika wiąże obiekt pracownik z obiektem imię. Fakt czas, fakt godzina inspekcji wiąże obiekt inspekcja stanu apartamentu z obiektem czas. Etykiety są symbolizowane przez elipsę. Obiekty również są otoczone elipsą. Fakty są reprezentowane przez tabelkę.
nie są otoczone elipsą. W modelu znajdują się też szczególne obiekty, które pełnią jednocześnie rolę obiektów i faktów modelu. Widać to na modelu, gdy tabelka jest otoczona elipsą. Dodatkowo oczywiście w opisie pod elementem również widać informację, że jest to fakt i obiekt. Apartament jest faktem. Zdefiniowaliśmy w wyrażeniach na początku, że apartament jest. Jest apartament o symbolu jakimś konkretnym. Jest pracownik o kodzie 13. Zdefiniowaliśmy, że to są fakty istniejące samodzielnie. Jest pracownik, jest apartament. Z drugiej strony, apartament pełni funkcję obiektu w innym fakcie. Tak więc mamy elementy, które pełnią jednocześnie funkcje obiektów i samodzielne funkcje faktów. Teraz trzeba uzupełnić model o ograniczenia. Przede wszystkim ograniczenia unikalne, mówiąc językiem bazodanowym, to są indeksy, unikalne indeksy. Zdefiniowałem sobie listę takich unikalnych indeksów. Pierwszy dotyczy uwagi, a mianowicie uwaga zawiera unikalne treści. Obiekt uwaga. Szukam obiektu uwaga na dole modelu. Uwaga zawiera unikalne treści uwagi. Zaznaczam rolę 28 i potrzebuję przywołać przybornik constraintów. Constraint rollup. W przyborniku znajduje się constraint U, Unicity constraint, a więc indeks unikalny. Jest on symbolizowany w postaci strzałki ponad rolą, strzałka w lewo, w prawo, numerek, to jest systemowy numer kolejnego constraintu. W tym momencie powiedziałem i zdefiniowałem, że uwaga jest identyfikowana przez atrybut, przez etykietę treść uwagi. Następne. Apartament. Apartament jest identyfikowany przez symbol. To może jest bardziej logicznie zrozumiałe. Apartament jest identyfikowany przez symbol. Każdy symbol przedstawia unikalny zapis w całym ośrodku wypoczynkowym. Zaznaczam rolę 16, rolę symbolu apartamentu, constraint U, unique. W tym od tego momentu wiadomo, że symbol apartamentu jest unikalny we wszystkich obiektach apartamentów. Następnie dla apartamentu trzeba zapisać informację, która mówi, że apartament musi znajdować się w jednym budynku. Jest to całkowicie zrozumiałe. Mamy fakt lokalizacji apartamentu, który wiąże apartamenty z budynkami. I oczywiście teoretycznie może wiązać dowolne apartamenty z dowolnymi budynkami. Ale ograniczenie mówi o tym, że konkretny apartament może się związać tylko z jednym budynkiem. A więc w fakcie lokalizacja apartamentu może wystąpić raz. Oznacza się to, zaznaczając rolę, jaką ten apartament pełni w fakcie lokalizacja. Z klawiszem Alt zaznaczy się jedna rola i constraint Unicity. Od tej chwili w fakcie lokalizacja apartamentu symbol apartamentu, czyli identyfikator apartamentu, może się pojawić tylko raz. Tylko raz apartament może się związać z budynkiem, co jest całkowicie logicznie uzasadnione. Budynek jest identyfikowany przez adres. Budynek jest identyfikowany przez adres złożony z dwóch etykiet. Nazwy ulicy i numeru posesji. Zaznaczam jednym kliknięciem obiekt budynek. Zaznaczyły się obydwie role. Constraint unikalny.
jedna strzałka nad dwiema rolami mówi, że para tych wartości jest unikalna w całym obiekcie budynek, a więc nie ma dwóch budynków, które miałyby taką samą parę nazwy ulicy z numerem posesji. Teraz inspekcja stanu apartamentu. Pierwsze ograniczenie. Musi być związana z jedną datą i jednym pracownikiem. Oczywiście wynika to z ograniczeń biznesowych. Inspekcja stanu apartamentu musi być związana z jedną datą i z jednym pracownikiem. To jest tutaj zdefiniowane. Mamy karta pracy. Karta pracy zawiera datę i pracownika i wiąże się z inspekcją stanu apartamentu. Ja nawet mógłbym przesunąć troszeczkę tę linię. Z jakiegoś powodu nie chce mi się zaznaczyć. No trudno. To jej nie przesunę. Wracam do arkusza. Musi być związana z jedną datą i jednym pracownikiem. Należy poprawić to ograniczenie, albowiem inspekcja musi być związana z jedną datą, z jednym pracownikiem i z jednym apartamentem. Poprawię. Z jedną datą był tu błąd, jednym pracownikiem i jednym apartamentem. O, teraz jest zapis prawidłowy. Z jedną datą, jednym pracownikiem i jednym apartamentem. Jeden pracownik, jedna data i jeden apartament. To są te dwie role. Rola 21 określa symbol apartamentu, czyli apartament, a rola 22 określa parę daty i kodu pracownika, kartę pracy. Zaznaczyłem dwie role. U constraint unikalny. Zdefiniowałem, co następuje. Inspekcja stanu apartamentu wiąże jeden symbol apartamentu, jeden apartament z jedną datą i jednym pracownikiem. Następnie inspekcja musi zawierać jedną wartość godziny inspekcji. Nie może być wykonywana w dwóch różnych czasach. Inspekcja wiąże się faktem godzina inspekcji z czasem. Zaznaczam rolę 23 i muszę powiedzieć, że fakt godzina inspekcji może wiązać się z jakąś inspekcją tylko raz. Constraint unikalny. Tylko raz. Inspekcja może zawierać jedną wartość uwagi. Tylko jedną. Uwaga, obiekt uwaga, fakt uwagi do inspekcji. Zaznaczam zatem rolę 26, to jest rola inspekcji. W fakcie uwagi po inspekcji ta rola inspekcji może się tylko raz połączyć z konkretną inspekcją, a zatem unicity, unikalnie. Ostatnia ograniczenie inspekcji jest identyfikowana przez symbol apartamentu i datę. To jest bardzo trudne, ale trzeba zaznaczyć na modelu, że para atrybutów, symbol apartamentu, czyli rola 21 i data karty pracy. Teraz z kontrolem zaznaczam rolę 9, rolę 21 zaznaczyłem z altem, rolę 9 z kontrolem i te dwie role mogą się zetknąć tylko raz. Zaznaczam unicity constraint i on się teraz symbolizuje troszkę inaczej. Już nie ma strzałki w dwie strony, tylko powstał nowy obiekt U, który wskazuje dwie role. To był chyba najtrudniejszy element dotychczas. Teraz ograniczenia karty pracy. Karta pracy jest identyfikowana przez pracownika i datę kalendarzową, albowiem pracownik dostaje jedną kartę na dzień.
jest to logiczne, karta pracy, unikalna musi być para daty i pracownika. Zaznaczam całą kartę, U, pojawia się strzałka nad dwiema rolami w tym obiekcie. Można już zauważyć, że praktycznie na 99% w każdym obiekcie, czyli elemencie otoczonym elipsą, wszystkie role będą łącznie tworzyły constraint unikalny, czyli nie będą, będą mogły się zetknąć w tym obiekcie tylko raz. Na 90, pewnie 5%. To już widać. Można z automatu zaznaczyć, że wszystkie role, które znajdują się wewnątrz obiektu, ich kombinacja musi być unikalna. Karta pracy. Dalej, karta pracy musi zawierać jeden przydział stanowiska, no bo pracownik na jednego dnia dostaje jeden przydział stanowiska. Fakt, przydział stanowiska, jest to rola 10, karta pracy, tylko raz może być przydzielona do stanowiska, dana karta pracy. U, pojawia się strzałka nad rolą 10. Kolejne ograniczenie, może zawierać jeden przydział pojazdu. Pojazd jest przydzielany na cały dzień i może być tylko jeden. Analogicznie mam fakt przydział pojazdu w karcie pracy, który wiąże obiekt pojazd z obiektem karta pracy. Obiekt pojazd może się wiązać z wieloma kartami pracy, ale karta pracy tylko z jednym pojazdem. Zatem rola 13, związek karty pracy z przydziałem jest unikalny. Unicity. Teraz pojazd. Pojazd zawiera unikalne identyfikatory pojazdów. No jest to logiczne. Obiekt pojazd zawiera unikalne identyfikatory, żeby nie było sytuacji, że ten sam pojazd jest kilka razy zapisany w tym zbiorze. Zaznaczam rolę 15. Jest unikalna. Stanowisko zawiera unikalne symbole stanowisk. Obiekt stanowisko, można powiedzieć, że jest to typ zbiorowy, jest to typ zbioru wartości, symboli stanowisk i każdy symbol pojawia się w nim tylko raz. Potwierdza się moja reguła, która mówi, że w każdym obiekcie, czyli elemencie otoczonym elipsą, wszystkie role pełnią łącznie klucz unikalny tego obiektu. Stanowisko jest już poprawione. Teraz pracownik. Pracownik jest identyfikowany przez kod pracownika, który jest niezmienny przez całe życie. Pracownik i jego identyfikator kod. Unicity constraint. Pracownik może posiadać jedną wartość imienia i jedną wartość nazwiska. A zatem związek obiektu pracownik w fakcie imię jest unikalny i w fakcie nazwisko jest unikalny. Teraz imię i nazwisko, dokładnie to samo, zawierają unikalne wartości. Imię, każde imię pojawia się tylko raz w zbiorze imion i każde nazwisko tylko raz w zbiorze nazwisk. Ostatnie ograniczenie mówi o czasie. Wartość czasu, każda wartość czasu w zbiorze czasu pojawia się tylko raz. Sprawdzam. Wszystkie obiekty mają oznaczone constrainty unikalne, zbudowane z ich wszystkich ról, które się znajdują wewnątrz obiektów. Następna grupa ograniczeń to są tak zwane ograniczenia ogólne, które razem z ograniczeniami domen i wartości definiują, czy dany obiekt pełni jedynie funkcję niesienia informacji do
jakiegoś faktu, czy sam z siebie jest zbiorem wartości, a więc chodzi tutaj o słowniki wartości. Pierwsze ograniczenie ogólne dotyczy uwagi. W systemie nikogo nie interesuje lista wszystkich możliwych uwag, jakie można wprowadzić po inspekcji. Czyli uwaga jako treść służy do tworzenia opisu inspekcji. Bez opisu inspekcji nie istnieje, jakaś lista wszystkich możliwych uwag. Zaznaczyłem uwagę, tę rolę 28 i mam totality constraint, to jest taka kropka. Ona się pojawia bezpośrednio na obwodzie obiektu i mówi o tym, że obiekt samodzielnie nie istnieje. Pełni tylko rolę w jakimś fakcie. Imię i nazwisko również nie istnieją. Nie będziemy budowali słownika wszystkich dostępnych imion, bo to może być taka lista, którą potem w polu kombi przewinąć będzie bardzo trudno i właściwie bez sensu. Podobnie nie budujemy słownika nazwisko. Zaznaczam obiekt imię, totality constraint, kropka, nazwisko, totality constraint na obwodzie. Jeszcze raz, nie interesuje mnie słownik, czyli tabela, z której potem powstanie na przykład pole kombi wyboru. Imię jest imieniem pracownika, bez pracownika nie istnieje, a zatem nie tworzę słownika. To samo z wartością czasu. Nie interesuje mnie stworzenie słownika wszystkich dostępnych kombinacji godzin z minutami. Nie ma to sensu, jest to po prostu pole wpisywane bezpośrednio na formularzu. A zatem zaznaczyłem rolę czasu, unicity constraint, jest kropka. Czas, uwaga, imię i nazwisko. One nie są przechowywane w postaci słowników. I teraz ich zaprzeczenie. Listy domen. Zacznę od uwagi. Uwaga, pole uwaga, czyli obiekt uwaga w obiekcie inspekcja stanu apartamentu, tak, mam fakt uwagi po inspekcji. Jeśli będę teraz budował model bazy danych, to system automatycznie zredukuje takie długie gałęzie i jak gdyby dociągnie obiekt uwaga jako atrybut faktu inspekcja. Fakt stanie się tabelą. Fakty stają się tabelami, obiekty stają się atrybutami tabel. I teraz uwaga stałaby się atrybutem inspekcji. W inspekcji, w tabeli inspekcja stanu apartamentu pojawi się atrybut uwaga. Ja bym chciał, żeby ten atrybut nazywał się uwaga po inspekcji, czy uwagi po inspekcji. A zatem muszę poprawić fakt, zmienić własność tej roli, roli 27. Prawy guzik myszy, zadania, edycja ról. Rola 27, tak jak mówiłem, nazywa się uwaga. A zatem po redukcji modelu przy generowaniu bazy danych, tabela inspekcja stanu apartamentu otrzyma atrybut uwaga. A ja bym chciał, żeby ten atrybut nazywał się bardziej biznesowo. Wpiszę uwagi po inspekcji. Fix kolumny może być prefiksem, postfiksem albo może zastąpić wcześniejszą wartość. I tak też wybiorę, zastąpię. Zatem przy redukcji modelu w celu stworzenia relacyjnej bazy danych tabela inspekcja stanu apartamentu, fakt, który stanie się tabelą, otrzyma atrybut uwaga po inspekcji. Bardzo dobrze. Pojawia się na dole
Może ja powiększę ten model troszkę. Nad numerem roli pojawia się fragment zapisu fixu. Nie jest on może bardzo czytelny. Można go troszkę uwydatnić we własnościach, zmieniając czcionkę. Column fixes, czcionka szósteczka, ona jest za drobna. Niech to będzie jakaś dwunastka. O. OK. W tym momencie już nie zobaczę całego fixu, ale przynajmniej w modelu będę widział, że w tej roli 27 faktu uwagi po inspekcji została nadpisana nazwa obiektu. To przynajmniej już to będę widział. Idziemy dalej. Budynek. Budynek jest faktem istniejącym samodzielnie. W naszym modelu budynek jest obiektem, albowiem służył do opisu lokalizacji apartamentu. Jest cechą apartamentu, obiektem, widać o. A ja chcę, żeby budynek był faktem. Jak to zrobić? No, trzeba zdefiniować nowy fakt, który tutaj już wprowadziłem. Jest budynek przy ulicy Słonecznej 5. To jest fakt, niezależnie od tego, czy mam apartament w tym budynku, czy nie. Zaznaczam, kopiuję tekst. Skopiowałem definicję nowego faktu. Muszę teraz otworzyć skrypt z definicjami i na końcu dopisać nową definicję. Już to wykonałem przed chwilą. Po cichutku. Jest to definicja faktu budynek, która brzmi: jest budynek przy ulicy Słoneczna 5. Zamykam, otwieram plik faktów, wybieram nowy fakt i kwalifikuję go. Jest to fakt budynek, a brzmi on: budynek, jest budynek przy ulicy Słoneczna 5. Taki fakt był już parsowany, podobny fakt, a zatem system go rozpoznał. Gdyby nie rozpoznał, musiałbym ponownie sparsować albo po prostu sparsować. Wykonam teraz, powiem, że nie, to nie jest ten układ. Zaznaczę ulica Słoneczna, powiem, że to jest nazwa ulicy. Zaznaczę numer 5, zdefiniuję, jest to numer ulicy, numer posesji, kwalifikuję, ready, OK. Close. Zapisać zmiany. I cóż się zmieniło w modelu? Pierwotnie, powiększę obraz, żeby było lepiej widać. Pierwotnie budynek był obiektem, który służył do opisu apartamentu. Apartament był faktem, gdyż stwierdziłem, że jest apartament o symbolu, no jakimś tam skomplikowany symbol na drzwiach apartamentu. Apartament jest również obiektem w fakcie lokalizacja apartamentu, ale drugim obiektem, drugą rolą faktu lokalizacja apartamentu był budynek, który pełnił tylko i wyłącznie funkcję obiektu w innym fakcie. Teraz widzę, że przy definicji budynku to jest obiekt i jednocześnie fakt. Fakt: jest budynek przy ulicy z numerem posesji. Teraz fakt budynek zostanie zamieniony na tabelę bazy danych, która będzie służyła jako tabela słownikowa do wypełnienia na przykład pola kombi w programie obsługującym formularz. Zdefiniowałem budynek. Analogicznie muszę zdefiniować pojazd. Klient uznał, że chce mieć informacje o wszystkich pojazdach wykorzystywanych na terenie ośrodka. A zatem pojazd, który dotychczas był tylko
obiektem służącym do budowania innego faktu stanie się faktem samodzielnym. Wprowadziłem od razu taką definicję. Jest to wyrażenie, jest pojazd o identyfikatorze. Tu jest numer identyfikujący pojazd. Kopiuję, przechodzę do narzędzia, otwieram plik wyrażeń do edycji i na końcu powinienem wpisać nowe wyrażenie. Ja już wykonałem to wcześniej, wkleiłem w nawiasach kwadratowych nazwa faktu pojazd, tak samo jak się nazywał obiekt, a potem w cudzysłowach wyrażenie. Otwieram, przechodzę do faktu pojazd, kwalifikuję go, definiuję, jest to fakt pojazd i muszę teraz sparsować go. Zaznaczę, że jest to pojazd o identyfikatorze, albo mogę wyrażenie podobne, które wykorzystywałem do definicji obiektu, albo po prostu powiedzieć, że jest pojazd o identyfikatorze i zaznaczę sam identyfikator, wybiorę z mojej gramatyki identyfikator pojazdu. Mogę zaznaczyć w ten sposób. Jest pojazd o identyfikatorze RG, coś tam, coś tam. Kwalifikuję, ready, OK, close, zapisuję zmiany i sprawdzam, czy pojazd, oprócz tego, że był obiektem, jest teraz faktem. Skoro pojazd jest faktem, zostanie dla niego wygenerowana osobna tabela z informacjami o pojazdach. W tym momencie jest tylko jedna informacja, identyfikator pojazdu, ale skoro klient zażyczył sobie taką strukturę, to na pewno dojdą inne informacje, chociażby typ tego pojazdu. Wracam do gramatyki. Pojazd jest już sparsowany. Stanowisko. Dokładnie ten sam, ta sama sytuacja. Klient chce mieć słownik wszystkich dostępnych stanowisk w firmie. Od razu wprowadziłem sobie do dokumentacji takie wyrażenie opisujące stanowisko. Ctrl-C. Wracam do gramatyki. Otwieram plik faktów. Na końcu już nie ma takiego faktu, zatem mogę wpisać ten mój nowy fakt, nazywa się stanowisko w nawiasach kwadratowych, po czym wklejam wyrażenie tego stanowiska. Close, zapisać, otworzyć do parsowania. Jest stanowisko o symbolu H. Kwalifikuję. Jest to fakt stanowisko, który dotychczas był tylko obiektem. Sprawdzam, tu widać, stanowisko było obiektem w innym fakcie, a teraz będzie faktem samodzielnym. Trzeba go sparsować. Jest stanowisko o symbolu. Wybiorę jednoliterowy symbol bez apostrofów i powiem, że to jest symbol stanowiska. Symbol stanowiska. Kwalifikuję. O, źle zakwalifikowałem. Prawdopodobnie w gramatyce stanowisko jest inaczej zdefiniowane. Otworzę sobie stanowisko. Na szczęście mam program i stanowisko, symbol stanowiska. Dobrze. Stanowisko, symbol stanowiska. Wyrażenie się kwalifikuje, a to jest symbol stanowiska. Ponownie wybieram
symbol stanowiska. Kwalifikuję i teraz jest dobrze. Poprzednio wybrałem zły obiekt z gramatyki. Ready. OK. Sparsowało się. Sprawdzam na diagramie modelu informacyjnego. Obiekt stanowisko uzyskał dodatkową własność, jest faktem stanowisko, a zatem powstanie tabela bazy danych. Ostatnia własność, którą należy uzupełnić, dotyczy czasu, a mianowicie jest to podobny problem, jaki występował przy uwagach do inspekcji. Buduję model systemu z przeznaczeniem na podstawę modelu bazy danych, a zatem proces budowania relacyjnej bazy danych spowoduje redukcję niepotrzebnych gałęzi informacyjnych. W przypadku faktu inspekcja stanu apartamentu, fakt inspekcja stanu apartamentu stanie się tabelą bazy danych, a fakt uwagi po inspekcji i fakt godzina po inspekcji zostaną zamienione na atrybuty, albowiem zaznaczyłem, że nie interesuje mnie biblioteka wszystkich możliwych wartości czasu, ani wszystkich możliwych treści uwag, to nie będą tabele, one staną się atrybutami przyszłej tabeli inspekcja stanu apartamentu. Przy budowaniu modelu obiekt czas stanie się atrybutem, obiekt uwaga stanie się atrybutem tabeli. W przypadku uwagi wprowadziłem fix, zamieniłem nazwę obiektu uwaga na bardziej biznesową nazwę uwagi po inspekcji. Zatem tabela inspekcja stanu apartamentu uzyska nową kolumnę uwagi po inspekcji. W tym przypadku tabela inspekcja stanu apartamentów uzyska nową kolumnę czas. Nie wiadomo czas czego. Muszę zatem poprawić rolę 24, zmienić jej nazwę biznesową. Edytuję rolę. Rola 24 nazywa się czas, no a powinna się nazywać na przykład godzina inspekcji. Godzina inspekcji. Godzina inspekcji. Replace. Zamieniam nazwę czas na nazwę godzina inspekcji. Mógłbym wybrać prefiks albo postfix, czyli połączyć te dwie nazwy, ale w tym przypadku po prostu ją zamieniam. OK. Jest zamieniona. Zamieniłem, uzupełniłem. Dobrze jest nacisnąć dyskietkę, zapisać projekt i właściwie patrzę krytycznym wzrokiem na mój model systemu informacyjnego. Wydaje mi się, że jest już zupełny. Przetworzyłem wszystkie ograniczenia, przetworzyłem wszystkie fakty, przetworzyłem ograniczenia unikalne, przetworzyłem ograniczenia ogólne z listami domen, a więc zdefiniowałem, które obiekty są tylko cechami innych faktów, a które obiekty mają być przechowywane w postaci faktów do wypełnienia na przykład pola kombi w formularzu. Zatem mogę pokusić się o przejście, uproszczenie tego modelu w celu zbudowania relacyjnej bazy danych. Takie przejście nazywa się, jest to zadanie GLR, albowiem składa się z trzech kroków. Grupowania niepotrzebnych obiektów, leksykalizacji, to jest właśnie ta definiowanie nazw, czyli tutaj na przykład te fiksy będą użyte, oraz redukcja. Niepotrzebne gałęzie wiążące obiekty z faktami zostaną usunięte. Nie wdając się w szczegóły tego procesu, po prostu go wywołam. No system mówi mi, że już jest taki model, bo najpierw zostanie model zapisany, teraz ruszył kreator. W przypadku, gdyby w moim modelu informacyjnym były jakieś błędy,
niezgodności gramatyki, wówczas kreator by się zatrzymał i pokazał mi listę błędów. Ja wykonałem model prawidłowo, udało mi się, a więc kreator przetworzył gramatykę, stworzył nowy model, który jest uproszczony, zredukowany i zleksykalizowany, mówiąc brutalnie. Pozostały mi w tym modelu tylko fakty, które staną się tabelami. Był fakt apartament, był fakt inspekcja stanu apartamentu, zdefiniowałem fakt pracownika, fakt karty pracy, fakt stanowiska i fakt pojazdu. Wszystkie pozostałe obiekty, które nie pełniły jednocześnie roli faktów oraz fakty, które nie pełniły roli obiektów, zostały zredukowane. Dobrze byłoby teraz uporządkować ten model. Centralnym faktem jest inspekcja stanu apartamentów oczywiście. Ja atrybuty umieszczam na górze. Nad. Oczywiście nie jest to obowiązkowe działanie. Jest to moja. Dodało mi się kolanko. Prawy guzik myszy w kolanko. Zaraz. Niepotrzebne kolanko. O. Ach, bo kolanko się dodało na tym połączeniu. Straight line. Nie ma kolanek. Na razie nie są potrzebne do budowania. Jest inspekcja. Inspekcja dotyczy apartamentu. Umieszczę zatem apartament. Może inspekcja pójdzie w dół. No. Apartament będzie troszkę wyżej. Dlaczego nie ma budynku? Aha, coś źle wykonałem. W wyniku wykonania procesu GLR, redukcji modelu systemu, pozostały wyłącznie fakty, które pełnią rolę obiektów, będą pełniły funkcję tabel w przyszłym modelu bazy danych. Wszystkie obiekty i ich atrybuty zostały zredukowane i w tej chwili etykiety stanowią, tworzą atrybuty tabel. Po krótkiej analizie modelu zorientowałem się, że chciałem stworzyć fakt budynku na terenie ośrodka. Tymczasem taki fakt nie przerodził się w przyszłą tabelę bazy danych, czyli nie przerodził się w fakt budynek, a natomiast atrybuty, nazwa ulicy i numer posesji stały się cechami apartamentu. Jest to ewidentny błąd modelu, który wykryłem. Troszkę się przestraszyłem, o co chodzi, i przerwałem rejestrację, ale uznałem, że bardzo dydaktycznie będzie wskazać, skąd taki błąd powstał i jak go naprawić. A więc otworzyłem ponownie prezentację i teraz będę model naprawiał. Wracam do projektu. Ten wygenerowany model jest wadliwy, także pożegnam się z nim bez żalu. Aktywuję moją główną gramatykę. W tym momencie system się pyta, czy nowo stworzone modele właśnie przez proces GLR należy zapisać. Ja powiem nie zapisywać jednego i drugiego. Otworzyłem gramatykę, otwieram model systemu i analizuję, dlaczego nie powstał fakt budynku po redukcji modelu w celu budowania bazy danych. I widzę od razu, że niechcący, może bezmyślnie, wprowadziłem ograniczenie w modelu totality, które, przypominam, może niespecjalnie rzuca się w oczy, taka mała kropeczka na obwodzie obiektu, ale ona oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że dany obiekt służy do budowy faktu. Pełni rolę w jakimś fakcie, nie istnieje samodzielnie. I pomimo tego, że zdefiniowałem fakt budynek, to przy
redukcji modelu w celu stworzenia bazy danych, to ograniczenie wymusiło jednak rezygnację z tej tabeli. Trzeba się pozbyć tego constrainta. Ten constraint jest przyczepiony do roli 18. Prawy guzik myszy, delete intra constraint, to jest totality constraint 7. Widać tu na górze siódemeczkę. Totality constraint 7. Usunąłem ewidentny błąd. Mogę ponownie wywołać proces GLR. Uruchamiam. Oczywiście zapisuję, nadpisuję. Gdyby w modelu były błędy, proces zostałby automatycznie przerwany i musiałbym te błędy poprawić. Ja błędu nie mam. Widzę, że tworzył się fakt, który stanie się tabelą budynek. Mogę teraz rozpocząć porządkowanie mojego modelu systemu informacyjnego. Oczywiście porządkowanie jest indywidualną cechą każdego analityka. Ja porządkuję tak, jak umiem i tak, jak rozumiem ten model. Inspekcja stanu apartamentu będzie w centrum modelu, albowiem jest ona centralnym obiektem zainteresowania. Inspekcja stanu apartamentu dotyczy apartamentu, a zatem przeniosę z altem rolę symbolu apartamentu. Symbol apartamentu jest kluczem głównym, widać, constraint unicity, jest kluczem głównym apartamentu. Jednocześnie będzie realizował klucz obcy, tak? Jednocześnie pełni funkcję klucza obcego w inspekcji stanu apartamentów. Jest to całkowicie logiczne w relacyjnym modelu danych. Teraz przez kliknięcie na tej linii łączącej dodałem kolanko. Kolanko przesunę nad. Lubię, gdy atrybuty zbliżają się do swojego faktu od góry. A więc jest apartament, klucz obcy i klucz główny. Zbliżę trochę ten apartament do mojego faktu inspekcji i oczywiście powstał fakt budynek. Będzie to tabela relacyjnej bazy danych. Umieszczę go z boku. Kluczem głównym budynku jest para atrybutów nazwa ulicy i numer posesji. W takim razie pełnią one również funkcję kluczy obcych w przyszłej tabeli apartament. Zamienię miejscami role, ażeby się nie krzyżowały i dodam kolanko jedno, kolanko drugie. O, i teraz już mnie się ten model, przynajmniej mnie ten model się podoba. Dobrze. Trzeba jeszcze uporządkować prawą stronę. Inspekcja stanu apartamentu jest związana oczywiście z kartą pracy, tak? Bo bez karty pracy nie byłoby inspekcji. A karta pracy jest związana z pracownikiem. A zatem umieszczę pracownika na górze. Pracownik, który wiąże klucz pracownika, jest kluczem głównym. Atrybut kod pracownika jest kluczem głównym. Widać tu constraint unicity w przyszłej tabeli pracownik. Mam treść imienia. Podciągnę troszkę do góry kod pracownika. O, jest treść imienia, czyli imię. Treść nazwiska, czyli nazwisko. Dodam kolanka, może przesunę te role troszeczkę. Z altem przesunę jedną rolę i drugą rolę. Dobrze, ustawię atrybuty nad swoimi faktami. Teraz przy pomocy kolanka będę mógł wyrównać linię. Tu jeszcze mi data przeszkadza. Data jest kluczem głównym karty pracy, a zatem według mnie mojej nomenklatury powinna się znaleźć nad kartą pracy. Z altem poprzenoszę te atrybuty, a więc data jest nad kartą pracy, pełni jednocześnie rolę klucza obcego w inspekcji apartamentu.
dodam kolanko, wyrównam, o, bardzo ładnie. Karta pracy dotyczy ma atrybuty data, kod pracownika, te dwa atrybuty pełnią rolę klucza unikalnego, bo każdy pracownik na daną datę otrzymuje jedną kartę pracy. Mamy tu jeszcze symbol stanowiska z jakimś pogiętym kolankiem. Kliknę na to kolanko, wyprostuję linię i przeniosę trochę w bok stanowisko i przeniosę pojazd, tak? Pojazd przydzielony do karty pracy. Teraz mogę dodać następne kolanko i ustawić w pionie połączenie do atrybutu. Widzę, że klucz główny karty pracy będzie zbudowany z daty i z kodu pracownika i karta pracy będzie się odwoływała do stanowiska, którego kluczem głównym jest symbol stanowiska. Ulubione kolanko. Do dołu, do dołu. O. I karta pracy będzie się odwoływała do pojazdu, którego kluczem głównym jest identyfikator pojazdu, a więc w karcie pracy będzie to kluczowe. Uporządkowałem według mojej logiki myślenia model. Należałoby go zaznaczyć i wkleić do arkusza kalkulacyjnego, w którym tworzę sobie dokumentację projektu. Spróbuję teraz uruchomić kreatora, który na podstawie tego zredukowanego modelu informacyjnego wygeneruje mi model relacyjny. Plugin Extensions. Mam tutaj kreatory. Akurat w przypadku Oracle jest to Oracle 7, ale nie zmienia to zupełnie, nie przeszkadza mi. Uruchamiam kreatora. Trzeba podać nazwę skryptu SQL-owego, skryptu DDL. Ja nazwę już wcześniej próbowałem, więc mam nazwę inspekcja. Nadpiszę tę nazwę. Eksport się zakończył. Powstał skrypt tworzący tabelę. Jest to zapis relacyjnego modelu danych w języku SQL. Szybciutko przeanalizuję, jakie tabele powstały. Powstanie tabela apartament. Symbol apartamentu, nazwa ulicy i numer posesji, constraint primary key jest złożony z symbolu apartamentu. Symbol apartamentu identyfikuje apartament, co widać na modelu w postaci strzałki Unicity. Następna tabela będzie tabela budynek. Jest to mój fakt, budynek na modelu. Nazwa ulicy, numer posesji to są atrybuty i constraint primary key złożony z tych dwóch atrybutów, tak jak to wskazywał Unicity Constraint w modelu informacyjnym. Pożegnam się z kreatorem. Następna tabela, inspekcja stanu apartamentu. Jakie ma atrybuty? Apartament, to będzie klucz obcy do symbolu apartamentu, data, pracownik, godzina inspekcji, uwagi po inspekcji, constraint jest primary key, apartament z datą, klucz główny to jest apartament z datą, jest to ten dolny constraint Unicity, apartament z datą, albowiem takie były założenia biznesowe, że w danym apartamencie jest tylko jedna inspekcja dziennie. Dodatkowo powstał constraint unikalny z kombinacji apartamentu, pracownika i daty. Apartamentu, pracownika, daty. To przesunę, żeby było widać. O. Apartament, pracownik i data. To było też ograniczenie biznesowe, albowiem jeden pracownik danego dnia w jednym apartamencie wykonuje jedną inspekcję. System miał do wyboru dwa potencjalne klucze główne, dwa potencjalne constrainty unikalne. Apartament z datą i apartament pracownik z datą. Zgodnie z powszechnymi założeniami został wybrany krótszy constraint, czyli krótszy klucz
pretendujący stał się kluczem głównym. Bardzo ładnie kreator w tym momencie zadziałał. Następna tabela, karta pracy. Karta pracy, przychodzi pracownik i rozpoczyna dzień pracy, zawiera atrybuty pracownik. Pracownik jest kluczem obcym do tabeli pracownicy. Data, to jest data tejże karty pracy. Stanowisko, które jest kluczem obcym do tabeli stanowisk. I pojazd, który jest kluczem obcym do tabeli pojazdów. A kluczem głównym w karcie pracy jest para atrybutów data i pracownik. Bo jest jedna karta pracy na dzień. Tak było to w Unicity Constraincie zaznaczone i tak powstał klucz główny. Pojazd jest tabelką bardzo ubogą, posiada jeden atrybut, identyfikator pojazdu, który pełni funkcję klucza, czyli się nie powtarza. Pracownik tabela pracownik zawiera atrybuty kod pracownika, który jest kluczem głównym, imię i nazwisko, a kluczem głównym jest właśnie kod pracownika. Następnie tabela stanowisko, jest to tabela słownikowa, tak jak chciał klient. Zapewne przy analizie innych formularzy okaże się, że w fakcie stanowisko są jeszcze inne atrybuty niż tylko symbol tego stanowiska. Na końcu skryptu zostały umieszczone constrainty kluczy obcych. Karta pracy posiada constraint klucza obcego i odnosi się do tabeli pracownik, do atrybutu kod pracownika. To samo, karta pracy posiada constraint klucza obcego stanowisko, które odnosi się do tabeli stanowisko i jego klucza głównego. W ten sam sposób apartament posiada klucz obcy złożony z atrybutu numer posesji i nazwa ulicy. Inspekcja stanu apartamentu zawiera dwa klucze obce. Jeden do apartamentu, drugi do karty pracy poprzez parę atrybutów kod pracownika i data karty pracy. Powstał mi skrypt typu DDL. Nawet jeszcze są w tym skrypcie jakieś pola na uwagi, przede wszystkim kiedy został stworzony, to jest istotne zawsze. Zamykam ten skrypt, szybciutko przechodzę do mojego ulubionego narzędzia Data Modeler Oracle'owego, tworzę nowy design. Tak, powstał mi nienazwany czwarty, dobrze. I teraz wczytam sobie ten skrypt, a Data Modeler zbuduje mi model relacyjnej bazy danych. Plik, import, DDL file. Będzie to, który design? Oczywiście czwarty, ten najnowszy. OK. Muszę teraz wybrać plik, który wczytuję. Będzie to, ścieżkę trzeba znaleźć. Script inspekcja, SQL, open. OK. Określam, dla jakiego serwera ten skrypt powstał. Nie ma serwera wersji 7, ale wersja 9 jest, jeśli chodzi o ten skrypt, tak samo dobrą. Uruchamiam kreatora. Kreator wczytuje metadane. Może zapisać log. Nie zapisuję tego logu w tym momencie. Pojawia się kreator, jakie obiekty, pyta się kreator, jakie obiekty ma zamodelować. Wszystkie obiekty, idziemy po najmniejszej linii poporu, powstał model. W modelu relacyjnym widać zestaw tabel, związków. Model wygląda bardzo ładnie i profesjonalnie. Centralnym obiektem modelu jest relacja inspekcja stanu apartamentu. Jest ona powiązana z relacją apartament. Dla apartamentu są wykonywane inspekcje, może być ich wiele.
relacja apartament jest powiązana z relacją budynek, apartament znajduje się w jednym budynku, budynek może zawierać wiele apartamentów. Inspekcja jest związana z kartą pracy, która z kolei pochodzi od pracownika. Pracownik może być związany z kilkoma kartami pracy. Karta pracy jest identyfikowana pracownikiem i datą i na podstawie karty pracy pracownik wykonuje inspekcję. Dodatkowo karta pracy wskazuje na stanowisko, na jakim pracownik został danego dnia przydzielony i pojazd, jeżeli taki pojazd ma przydzielony. Mocne encje to są pracownik, posiada klucz główny własny, kod pracownika, pojazd, identyfikator pojazdu, stanowisko, symbol stanowiska i budynek, identyfikowany parą atrybutów, nazwa ulicy i numer posesji. Relacja apartament jest również silną relacją, albowiem jej klucz główny pochodzi z atrybutu własnego, symbol apartamentu. Z drugiej strony relacja karta pracy jest relacją słabą, słabą encją, albowiem jej klucz główny złożony z dwóch atrybutów data i pracownik, przy czym pracownik jest atrybutem pożyczonym, jest kluczem obcym z relacji pracownik. Analogicznie relacja inspekcja stanu apartamentu jest słabą encją, ona jest najsłabsza, albowiem ażeby mogła zajść inspekcja, musi być apartament i musi być pracownik, który przyszedł do pracy, czyli karta pracy. Kluczem inspekcji stanu apartamentu jest para apartament i data. Apartament jest atrybutem pożyczonym z relacji apartamenty. Jest kluczem obcym. Zatem inspekcja stanu apartamentu jest słabą encją. Model wygląda bardzo ładnie. Wracam do modelu ORM. Przypominam, po redukcji modelu pozostały wyłącznie fakty, które jednocześnie pełnią rolę obiektów. Wszystkie atrybuty informacyjne, czyli etykiety, zostały przypisane do tych faktów i do modelu relacyjnego każdy fakt został zamieniony na tabelę, czyli relację. Model wygląda bardzo ładnie. Dla tego modelu mogę wygenerować w sposób automatyczny, logiczny model. Danych wygeneruję. Model logiczny jest bardzo podobny do relacyjnego, ma dokładnie te same obiekty. Każda relacja została przetworzona na tabelę, ale w związku z tym, że mamy tu do czynienia ze złożonymi problemami kluczy obcych i relacji identyfikowanych poprzez złączenia z sąsiadami, automatycznie wygenerowany model logiczny nie jest prawidłowy. Ja myślę, że w zasadzie nawet nie dałoby się wygenerować prawidłowego modelu logicznego dla znormalizowanego modelu relacyjnego. Dlaczego? Jest to ten sam problem, który powstał przy normalizacji podręcznikowej i normalizacji książką kucharską. Mianowicie apartament posiada klucz główny, budynek posiada klucz główny, karta pracy jest identyfikowana datą i kodem pracownika. Bardzo dobrze. Natomiast co się dzieje z inspekcją? Inspekcja nie posiada własnego atrybutu kluczowego, jest identyfikowana symbolem apartamentu, ale nie udało się identyfikować jej również datą z karty pracy. Albowiem związek identyfikujący w tym miejscu wymagałby przeniesienia klucza głównego karty pracy, a kluczem głównym karty pracy jest data połączona z kodem pracownika. A kod pracownika jest zbędny w tym momencie jako klucz karty pracy. A więc model relacyjny jest prawidłowy. W relacji inspekcja stanu apartamentu znajduje się klucz główny pracownika, gdyż jest on kluczem obcym pochodzącym z karty pracy. Po przejściu do modelu logicznego klucze obce
nie są prezentowane, natomiast zabrakło tu złączenia identyfikującego. Podsumowując, wykonaliśmy projekt bazy danych posługując się modelowaniem ENCI. Trzy ENCI zostały zidentyfikowane. Na podstawie tych ENCI wygenerowałem automatycznie model relacyjny. Powstały trzy relacje. Jest to baza danych relacyjna, chociaż oczywiście nie możemy mówić o prawidłowej bazie, albowiem w ogóle nie został poruszony problem normalizacji. Następnie wykonałem normalizację podręcznikową. Z normalizacji podręcznikowej powstał model relacyjny, który jest znormalizowany, zawiera dodatkowo jeszcze jedną relację, która nie została wykryta podczas prostego modelowania ENCI, ale przejście, automatyczne wygenerowanie modelu logicznego już spowodowało wygenerowanie modelu nieprawidłowego. Jest błąd w identyfikacji inspekcji stanów apartamentów, które nie posiadają własnego atrybutu kluczowego, są natomiast identyfikowane związkiem identyfikującym z lokalu. No i w tym momencie w modelu można powiedzieć, że inspekcja jest identyfikowana kluczem głównym, symbol lokalu, a więc może być w ogóle tylko jedna inspekcja w lokalu w historii danego systemu. Model logiczny jest nieprawidłowy. Najlepszy model relacyjny powstał w wyniku analizy ORM. Jest to model, jak widać, najpełniejszy. Oczywiście również model relacyjny znormalizowany niekoniecznie można zamienić na czysty model logiczny według Petera Chena, ERD. Podobnie inspekcja stanu apartamentu ma problem w identyfikacji. Jest identyfikowana tylko z łączeniem identyfikującym z apartamentu, a to jest za mało. Należy te modele logiczne wtórnie poprawić. Dziękuję za uwagę.